Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Dirt 4 i zapraszam was wszystkich na odcinek z kariery. Niestety nie można w tej grze tworzyć wielu profili, dlatego muszę skorzystać ze swojego tutaj własnego. Jak widzicie, to jest bardzo dużo zawodów, w których jeszcze nie wziąłem udziału. Tak się składa, że pominąłem tutaj Michigan Wood Rally. Jeżeli chcecie zobaczyć początek mojej kariery, to zapraszam wszystkich do live'a, którego prowadziłem, do relive'a, który jest już dostępny na kanale. Na początku gra nie jest szczególnie wymagająca, ponieważ w karierze jeździmy na poziomie lokalnym i regionalnym, dopiero później na arenie międzynarodowej, wtedy poziom trudności trochę winduje w górę i sprawia, że wyzwanie jest nieco większe. Na razie my się skupiamy na rajdach, ale oczywiście w ramach kariery można przejechać zawody rallycrossowe oraz zawody w trybie Land Rush. Jeżeli chodzi o nagrywanie Dirta 4, no to podzielę tę serię na dwie jakby niezależne od siebie numeracje odcinków, ponieważ jedna będzie dotyczyć odcinków stricte z kariery i trybów singlowych, a druga jakby seria z Dirta 4 to będzie tylko rozgrywka multiplayer. Zachęcam do oglądania obu, ale możecie wybrać sobie swoje własne. Każdy ma swoje preferencje, jedni wolą oglądać jak ktoś śmiga w karierze, inni wolą jak ktoś się wygłupia w multiplayerze. Tutaj jedziemy jeszcze jako kierowca do wynajęcia, ale ja już swój własny zespół założyłem. W zespole można pozmieniać bardzo dużo, nawet personel, więc no to myślę pokażę wam przy jakiejś okazji. A teraz skupmy się, jedziemy kolejny etap, możemy jeszcze tutaj zobaczyć sobie odprawę przed trasą jeszcze raz, jak tutaj to wygląda. Nie jest to długi odcinek. Jeszcze mam tutaj możliwość pokazania wam na jakich asystach i setupach jeżdżę. Tak żebyście zobaczyli, o co tutaj chodzi, ustawienia trudności. Na razie poziom SI mam wymagający. Tutaj macie wszystkie ustawienia. I jeśli chodzi o tryb, o model jazdy, no to postanowiłem jednak zostać przy gamerskim, ale z wyłączonymi asystami, ponieważ no dużo jeździłem, dużo testowałem, wychodzi na to, że na tym ustawieniu jeździ mi się po prostu najfajniej, najprzyjemniej, największą przyjemność czerpię z jeżdżenia, bo Dirt 4 dostarcza tą przyjemność, ale może też dostarczać frustracji. Dobrze majstry, no to jedziemy w karierze. Rajdzik. Z notatek wynika, że kilka fragmentów będzie trudniejszych, uważaj na nie. No i dobrze. Kamera z wnętrza, w zasadzie to z deski rozdzielczej. No i zaczynamy nasz rajdzik. Będę się odzywał trochę mniej, bo muszę się skupić i słuchać Jacka. Rajdy w Michigan są najprostszymi rajdami. 110 przez wyboje. 200, prawy 3. I lewy 6. Do lewy 6 przez 7. Rozbrysk. Jedziemy przez rozbrysk, tak jest. I lewy 6. Lewy 4. W grze można także sterować wycieraczkami. Prawy 4, długi po wewnętrzny. Nie tnij. Można ustawić, że są włączone automatycznie, a można ustawić 200 przez wyboje. Że włącza się je ręcznie, także między trybami się przełączać, czy mają szybko działać, czy wolniej. Lewy 3, długi po wewnętrznej. 200. 200 przez wyboje. 200. Lewy 4, długi po wewnętrznej. Nie tnij. 100. Prawy 5. I prawy 4. 60. Lewy 6. I lewy 4, długi. 150. Skręt otwarty, nawrót prawy. Nie tnij. I prawy 5. Jeśli chodzi o poziom trudności botów jeszcze, no to wiadomo, że na trybie gamerskim, jeżeli ktoś korzysta właśnie z tego modelu jazdy, to boty także przyspieszają, jeżdżą szybciej. Zaś jeśli chodzi o wyzwania i tablice wyników, także są rozdzielone. Też na multiku przed rozpoczęciem
w ogóle postawieniem lobby. Okej, do stanowiska technicznego. Ustawia się, na jakim poziomie trudności chce się jechać. I no, to zależy tak naprawdę od hosta, jaki ustawi. Do takiego trzeba się dostosować. Dzień dobry, Stefanie. Skończyliśmy nasz doskonale, świetny wynik. Odcinek. Poszło nawet nieźle. Ale tak jak mówiłem, jeszcze muszę trochę pogrzebać w ustawieniach odnośnie trudności, bo jeżeli będzie to tak wyglądać dalej, to sobie po prostu tą trudność podniosę. Aczkolwiek ustawiałem sobie własne zawody także na tym samym poziomie trudności, tyle że już były one na arenie międzynarodowej i tam już było ciężej zdecydowanie odnieść zwycięstwo. Okej, to jeszcze nie koniec rajdu. Okej, a więc drugi odcinek rajdu, czyli de facto ostatni. Kontrola tłumu. Fajne są te wiadomości, aczkolwiek to moim zdaniem takie wiadomości są lepsze niż ten cały ćwierkacz, czy też Twitter znany z Project Carsów, Motorsport Managerów. To jest taki cringy tam, taki cringy. Holy shit, takie cringy. Dobrze, jedziemy następny etap. Chciałem zrobić naprawę, ale nie ma co naprawiać. Dobra, drobne opóźnienie. Niedługo ruszamy. Mamy lekkie opady deszczu. Opcji ustawienia pogody tutaj w tej grze też jest multo. Mamy przelotne opady lekkiego deszczu, mamy lekki deszcz, mamy mrzawkę, mamy przelotne opady normalnego deszczu, normalny deszcz i przelotne opady ulewy. Znaczy no, przelotna ulewa i ulewa. Tak samo jest z mgłą. Jest lekka mgła, są pasma mgły i później jest cholernie gęsta mgła. I lewy 3, 130. Prawy 4, długi zacisk po wewnętrznym. I lewy 6, nie tnij, 150. Prawy 4, długi po wewnętrznym. Nie tnij, 60. Bardzo przyjemnie prawy się jeździ 5, tym samochodem. Prawo przez szczyt 60. Tą Subaru. Skręt lewy ostry 60. Szczyt 200. Można było to zrobić oczywiście lepiej. Ten cały manewr skandynawski użyć. Lewy 6. I lewy 4 długi. 100. Prawy 4 długi. Nie tnij. I prawy 6. Nie tnij. 250. 200 przez wybojnik. 100. Ciśniemy. 100 przez wybojnik. Teraz w którym momencie wylecimy? Już raz zaliczyłem zgon. Lewy 5, 60. Do mety. Okej, zjedź do stanowiska technicznego. Tutaj nie można też się jeszcze wrąbać w ludzi. Bo mnie za to jeszcze spotkała kara na sam koniec. No, samochód lekko upierdolony, ale przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi, że dojechaliśmy w jednym kawałku i udało nam się wygrać etap. Zabawa w ramach tego rajdu jeszcze się nie kończy, my wygraliśmy dopiero pierwszy event, teraz czeka nas drugi. Musimy wygrać mistrzostwa całe. Jeszcze dla mnie to jest trochę nieczytelne, ale no co z tego, mamy więcej rajdzików do przejechania, więc to chyba dobrze. I we mgle, więc będzie chyba grubo. Jedźmy zatem. Skup się, dobry przejazd otworzy nam drzwi do lepszych imprez. Jasna sprawa, Jaskier. Bądź też lektorze z Hypera. No i tak większość będzie mówić, że to Jaskier. Jazda. Cholera. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta. Jasne, chcecie usłyszeć fraszkę. I prawy 6. I lewy 5. Lewy 5, 60. Skręt prawy ostry. I prawy 6 długi, 250. Wiesz, słuchaj pilota. Lewy 6 przez szczyt i siodło. Prawy 5, lewy 5 i skręt otwarty, nawrót lewy, 200. Prawy 4 długi po wewnętrznej. Na razie 60. Prowadzimy, o niewiele co prawda, ale jedziemy na czele. Prawy 5. I prawy 4, 60. Lewy 6. I prawy 4. I wychód. I lewy 6. Prawy 5.
i prawy 4. Słupek po zewnętrznej 60. Lewy 6. Nie tnij. I lewy 4 długi 80. Prawy 5. Prawą przez szczyt 60. Skręt lewy ostry 60. Szczyt 150. I na ręcznym to jest. Prawy 4 długi zacisk po wewnętrzny. Nie tnij. Aczkolwiek straciliśmy teraz. I lewy 6. 150. Do mety. Trochę dystansu. Trochę czasu. Wygramy ten odcinek, tak jest. O pół sekundy. Do Stefana i jesteśmy u Stefana. No jeżdżenie teraz jest przyjemne. Dobra robota. Aczkolwiek, no wiadomo, są asysty, mam załączonego ABS-a, nie mam załączonej trakcji i stabilności, aczkolwiek, no nie jestem fanem tych asyst nawet. Nawet ja nie jestem fanem tych asyst, bo one zwalniają straszliwie. Okej. Okay. Także chyba najgorsza mamy za sobą, bo teraz jedziemy Hillman Forest. Czyli człowiek, las człowieka ze wzgórza. Jeśli dobrze to tłumaczę, na pewno dobrze to tłumaczę. Michigan Wood Rally, no to Michigan drewniany raj. Dobrze, znowu bez napraw, wyczyściliśmy sobie nasz samochód i możemy cisnąć dalej. Pięknej pogodzie. To dobry znak. Jazda, mamy pół sekundy przewagi nad Alvarezem. Lewy 5. Prawy 6. Także raczej musimy przejechać ten odcinek bezbłędnią. Nie tnij. Prawy 4 długi. Nie tnij i prawy 6. Nie tnij. 80. Prawy 5. Prawą przez szczyt 60. Skręt lewy ostry 60. Szczyt 60. Lewy 6. Shit. Przegrywamy na razie. Jesteśmy wolniejsi. 200 przez wyboje. 130. Gdy jeździł po rowach, to się tak właśnie skończy. Skręt otwarty, nawrót prawy. Nie tnij. I prawy 5. Lewy 5. Prawy 4 długi. Nie tnij. I prawy 6. Nie tnij. 100. Jeszcze mogę wam potwierdzić, że gra wygląda o wiele lepiej na żywo, jak się w nią gra. Krążą opinie, że jest brzydka, no to jest dalekie od prawdy. W ruchu wygląda naprawdę przyzwoicie. Lewą przez szczyt 60, prawy 5, nie tnij i prawy 4, nie tnij 60. No i jest po polsku. Prawy 6, nie tnij. Co można uznawać za plus, można uznawać za minus. Ja na razie uznaję to za plus. Aczkolwiek do pilota trzeba się przyzwyczaić. I prawy 6. I lewy 5. 150. Przez to w sumie, że Techam przejął tą markę od Codemastersów, to jest szansa, że i F1 będzie zdubbingowane. I lewy 4. I prawy 6. 150. Skręt otwarty, nawrót prawy. Słupek po zewnętrznej. 60. Prawy 6. Słuchajcie, no na razie to my dostajemy po dupie od tego Alvareza. Możemy nie wygrać przypadkiem tego rajdu. Prawy 6 przez szczyt. Nie tnij. Lewy 6. Nie tnij. I lewy 4 długi. 80. Prawy 5. Lewą przez szczyt. Tak. Orzechowa. Do mety. No i niestety. Przy stanowisku technicznym. Ale tylko jedną dziesiątą. No niecałe w sumie dwie dziesiąte, więc nie wyprzedzi nas w ogólnej klasyfikacji. Uff. No Alvarez. Sobie tak tutaj nie pozwalaj. W pierwszej piątce w naszej klasie samochodów. Jest selfie stick. Gość tam miał selfie stick. Ja, tutaj detale. Dobra, kontynuuj. Przegraliśmy z Alvarezem tutaj, ale ogólnie wygraliśmy, ponieważ mieliśmy przewagę ostatecznie tych czterech, chyba dziesiątych. Dobrze, to nas nie interesuje. To są oczywiście bonusy, jak się uda spełnić pewne cele. Kamień milowy kariery, no to za to dostajemy kasę. Mistrzostwa ukończone. No i to mi się podoba. Tak wyglądały mistrzostwa rajdzikowe. Drewniane zawody rajdowe w Michigan. Ale jeszcze chciałem pokazać wam, jak wygląda sytuacja z tworzeniem własnego zespołu. Otóż, możemy wejść tutaj, przeniesie nas chyba na Dirtfish, gdzie będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda nasz samochód, jak będziemy, czy będziemy go mogli modyfikować.
nakładać na niego nowe malowania, na ten nasz samochód. Ja już mam tutaj zrobione jakieś malowanie, widzicie, jest w pełni męskie. Tutaj możemy zmieniać nazwę zespołu, wzory. Wzorów w sumie nie ma za dużo. Ja tego nie zapisuję. Kolory zespołu możemy zmieniać, which is very good. Szczegóły dotyczące kierowcy, numer, kolor numeru. No i podpisywać umowy sponsorskie. Ja na razie mogę tylko z jednym sponsorem. Oprócz tego mogę wejść w zakładkę personel. No i tutaj zatrudniać nowych pracowników mojego zespołu. Główny inżynier, inżynier. Mogę mieć więcej inżynierów, ale dopiero na późniejszym etapie kariery. Mogę też zmienić pilota. Jest tylko jeden polski pilot. Co ciekawe, facjaty użyczył mu sam Paul Coleman, naszemu Adamczykowi, który tak naprawdę jest przecież Kopczyńskim, ale nikt się tam nie burzy. Jane Horsey, nie wiem jakie jest jej imię, ale ona chyba też była pilotką w grze Dirt 3, ona tutaj wraca. Jest Nicky Gris, którym Codemastersi się mocno chwalili. Jest François z Francji, Wolf z Niemiec, no ciekawe, powinien być z Polski. Jest jeszcze Wenecjani i Marcos. Także możemy sobie zmienić, jeżeli polski pilot nas będzie denerwował, ale to dopiero na etapie, jak będziemy mogli zarządzać swoim własnym zespołem. Otóż to. Spotera rallycrossowego też możemy zmieniać, aczkolwiek głos jest ten sam w naszym polskim dubbingu. Tutaj z kolei są zupełnie inne, Tutaj z kolei są zupełnie inne osoby, O, jaki Christian, kurde, Delgado. And Cole. No i tutaj typowy Jankowski, jak widać zresztą na obrazku. Jest jeszcze coś takiego jak zaplecze, słuchajcie. Tutaj jeszcze nic nie robiłem, ale apartamenty dla VIP-ów i catering, to jest naprawdę rozbudowane w UI dział badań rozwoju. Trochę to jest zarządzania menedżerskiego jak Motorsport Manager, ale wiadomo, bardzo bardziej uproszczone to jest, no, ale tutaj podstawowy dział cateringu. Czy ja mogę coś z tym zrobić? No oczywiście, że tak. Ale co mi to da, że ja poprawię ich nastrój? Czy oni chcą mieć poprawiony nastrój? Mamy kasę, to mogę ulepszyć tak naprawdę, ulepszę element zaplecza. Proszę bardzo, apartamenty dla VIP-ów to nie. Podstawowe centrum recyklingu. Kurde, ale to jest duży koszt tego. Na razie co mogę, to dam na poziomie E, czyli tym najsłabszym. Czekajcie, to na razie nie chcę. Podstawowy dział logistyki. Czekajcie, to jest przecież napisane, co mi dają VIP-y. Na razie chyba nie. Ile będzie kosztować mi miejsce dla inżyniera? Chociaż wydaje mi się, że garaż będzie bardziej potrzebny. Miejsce na pojazdy 8. No, 100 tysięcy. Mogę wybulić, żeby mieć więcej samochodów. Trochę kasy poszło. Podstawowa skrzynka z narzędziami. Sala rekreacyjna. Czyli mogą być taborety. Oni pewnie teraz siedzą na tych takich plastikowych krzesełkach albo tych rozkładanych, jak Alonso miał. Ale jak to rozwinę, to będą wielkie, wygodne sofy. Holy shit. No jest tutaj naprawdę sporo do roboty. Na razie to mi tyle pyknie w tym zapleczu. I tyle też pyknie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z kariery oraz odcinkach multiplayerowych, czy też z gry swobodnej. Jeżeli macie jakieś życzenia odnośnie tego, co mógłbym pokazać, a czego jeszcze nie pokazałem, to proszę bardzo. Tymczasem ja się z wami, majstry, żegnam. Do usłyszenia.